Chyba wszyscy wiemy, jakiej serii już dawno nie było. Tramwaj, kierunek Winnica. Witam was tutaj, cześć, witam znowuż. I zapraszam was na kolejny odcinek z Tramwaj, kierunek Winnica. Tak, dokładnie. Natomiast bez przedłużenia lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Trochę się działo między tym czasie. Udało mi się tam dojechać w końcu, w trakcie nawet kwarantanny. Natomiast najważniejsze jest to, że Sykutowi tam się udało dojechać i mamy od niego prostą relację. Niestety jest to relacja telefoniczna. Mam nadzieję, że dźwięk będzie dobry. Z tego co kojarzę, chyba pada deszcz. Ale mniejsza z tym, zobaczymy jak teraz u Sykuta to wygląda. Jest chyba na ulicy Poetów. Halo, halo? Witam serdecznie. Znajduję się na Winnicy, obok budowanego przedłużenia ulicy Światowida. Z tego co widzę, prace poszły do przodu. Nie da się już przejechać ulicą Poetów, gdyż jest ona rozkopana. Przez co nie ma dojścia od ulicy Poetów do ulicy Dionizosa, co dla niektórych może być bardzo ważną informacją. Jeśli chodzi o torowisko tramwajowe, możemy zauważyć małe postępy w budowie. To wszystko ode mnie. Z miejsca wydarzeń, przemoknięty do suchej nitki, jak zawsze, Jakub Sykut. Tak, dokładnie, dziękujemy ci bardzo, Sykucie. Właśnie w ten sposób to wygląda. Ulica Poetów została przecięta od ulicy, od połączenia właśnie z Tłuchowską. Jest tutaj jeszcze kawałek spod dojazdem do osiedla Winnica, natomiast dalej ulica jest zamknięta i później dopiero jest otwarta, jest dojazd od ulicy Mądlińskiej. Mniejsza z tym, ważne rzeczy, które się tutaj dzieją na budowie. Jak możecie zauważyć na załączonych obrazkach, tramwaj idzie, budowa idzie dalej. Co prawda, kiedy pierwszy raz spojrzałem na to, jak wygląda to aktualnie, powiedziałem sobie, nie no, to wygląda tak samo jak wtedy, ale nie. Po pierwsze, jak byłem ostatnio, to piaski były, w sensie górka była po prostu rozkopywana i w ten sposób to szło. Natomiast teraz już jest nawet nawieziony taki piasek. Wygląda trochę jakby tam ktoś rzucił granat aktualnie, ale to pewnie dlatego, że był wirus teraz. I jak następnym razem przyjadę, mam nadzieję, że szybciej niż takiego ostatnio, to będzie to lepiej wyglądać. Jest rozkopana, tak jak mówiliśmy, ulica Poetów, dzięki czemu to wszystko się tam dalej przeniosło i to się idzie tam naprawdę solidnie. Przy ulicy Mądlińskiej nic nie ma i teraz pytanie, czemu do ulicy Mądlińskiej nic nie ma? No i teraz od razu tłumaczymy. Aktualna budowa przewiduje budowę tylko i wyłącznie dwóch przystanków. Gdzie będą się znajdować te przystanki? Już od razu mówię. Pierwszy przystanek będzie się znajdować przy ulicy Leśnej Poranki. Jeszcze nie wiem dokładnie w których kierunkach, ale no, obok ulicy. Będzie się znajdować dosyć duże skrzyżowanie. Pierwsza ulica Dzierżgońska będzie dochodzić do ulicy Światowida z takim większym łukiem niż tak jak teraz. Będzie trochę odjeżdżać, to dlatego, żeby się połączyło z skrzyżowanie jedno duże z właśnie ulicą Leśnej Polanki. To jest na pewno duży plus, tak, bo to będzie wszystko tutaj w jednym miejscu i tu będzie przystanek pierwszy tramwajowy. Tak, nie będzie w tym miejscu, gdzie jest teraz przystanek autobusowy Grzymalitów. Tam może pozostanie ten jeden autobusowy, ale tramwajowego tam nie będzie. Druga rzecz ciekawa, to drugi przystanek powstanie przy ulicy właśnie aktualnej Dionizosa, czyli tam, gdzie zostało to wszystko rozkopane. No i teraz możecie się zastanawiać, ile, Wizonosz, przecież ty mówiłeś, przecież ta seria się nazywa Tramwaj Kierunek Winnica. To gdzie jest ta Winnica? To gdzie jest ta Winnica? To gdzie jest ta Winnica? No i właśnie dochodzimy do sedna. Winnica, pętla, cała Winnica jeszcze nie została podpisana umowa na nią. To co aktualnie jest budowane, to tylko i wyłącznie dojazd do tego miejsca i pętla będzie wyglądać dokładnie tak samo jak na Nowodworach. Czyli po prostu tramwaj przejeżdża na drugi tor, motornicze się przesiada na drugą stronę i rusza w przeciwnym kierunku. Natomiast pytanie czemu? Po pierwsze koszta, po drugie no trudno jest tak dużą inwestycję szybko to zrealizować. Po trzecie, jeszcze nie ma nawet tyle to spisanego, mniej więcej jak będzie wyglądać ten cały węzeł, więc trudno byłoby zrobić budować inwestycję, która nie wiadomo jak ma wyglądać. To jest chyba logiczne. Natomiast mniejsza z moją logiką. Więc tak to wygląda. Pętla będzie się znajdować teraz ta nowa, w całości obok ulicy Mądlińskiej z parku Jedź, stacji pętlą tramwajową i autobusową. No i właśnie parkingiem, pewnie też jakieś Veturillo będzie stać, jakiś parking rowerowy prawdopodobnie tam powstanie. I przy ulicy Mądlińskiej, właśnie ulica Światowida, która będzie tutaj przedłużona, ona nie będzie jeszcze, w sensie w aktualnym przetargu budowie, nie ma jeszcze pewności, że zostanie wybudowana, ale prawdopodobnie tak. Ponieważ będzie jeszcze podpisany niedługo drugi przetarg i budowa,
na stworzenie węzła właśnie połączeniowego Światowida z ulicą Modlińską. Tu najprawdopodobniej powstanie jakieś rondo z prawdopodobnie jakimiś wiaduktami dla ulicy Modlińskiej albo Światowida, żeby się dało przejechać i w przyszłości będzie mogła być przeciągnięta na drugą stronę, tam gdzieś dalej, żeby jechać. Akurat nad tym, szczerze powiem wam, że nie mam żadnego pojęcia, gdzie by to mogło jechać dalej, no ale skoro może, to czemu by nie. Natomiast, tak jak właśnie wam powiedziałem, to będzie tutaj ten węzeł i on jeszcze nie jest w budowie, tu wszystko jeszcze stoi, ale zanim zostanie skończona budowa tego właśnie trasy tutaj tramwajowej do przystanku przy ulicy Dionizosa, powinno to w teorii zostać już wszystko naraz skończone. W teorii jest możliwa szansa, że to tak będzie się kończyć w polu, tak jak to było kiedyś przy Starych Świdlach przez bardzo długi odcinek, że będzie się po prostu kończyć i nie będzie dołączenia z Modlińską, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Tak czy siak, nawet te dwa przystanki dla osiedla Winnica i tutaj tych przyszłych nowych osiedli, które już tutaj się budują naprawdę strasznie, to jest na pewno duża, duża zaleta. Dwa przystanki, zawsze coś. Mała inwestycja, ale spokojnie, ta seta będzie się ciągnąć do końca. Dopóki nie powstanie ten węzeł, ja będę cały czas tutaj na bieżąco ją aktualizować. No jak widzicie, z różnymi teraz odstępami, no ale mniejsza z tym. Budowa, jak widzicie, idzie w dół. Co do todowiska, nie widzę jakichś tutaj większych postępów, tak jak właśnie Sykut mówił, ale co najważniejsze, te nasze punkty widokowe cały czas są dobrze zlokalizowane, teraz to już z gimbalem tam chodziłem, a górka właśnie tutaj przy szkole podstawowej numer 154 będzie po prostu wsparta takimi betonowymi podporami, dzięki czemu ona będzie cały czas tutaj stać, przynajmniej w pewnej ostali jeszcze, aby nasz tramwaj mógł tutaj przejechać dołem. Tramwaj będzie jechać dołem, to od razu mogę powiedzieć. On nigdzie tutaj nie będzie wywindować do góry, czy też jakiś tunel. To wszystko będzie normalnie tutaj działać. I prawdopodobnie, tutaj tego jeszcze nie rozgryzłem, czy będzie budowana od razu druga jezdnia, prawdopodobnie raczej tak, bo tutaj już jest dosyć zaawansowana tutaj ta budowa. Chociaż możliwe, że też nie powstanie druga jezdnia, no bo po co? Pętla na nowodwodach autobusowa pozostanie cały czas tam, gdzie jest, no bo tutaj po prostu nie będzie sensu tego nigdzie stawiać, no bo po co? Jak w końcu nie będzie, ten węzeł będzie duży później budowany. I bym zapomniał, dojść do biblioteki cały czas jest dostępne, nawet da się dojechać samochodem i zaparkować się tam na parkingu, tak samo jak do żłobka, który jest w tym samym budynku. Natomiast na zakończenie odcinka, jak zawsze, musi być oczywiście ciekawostka. Halo, halo, Sykucie? A teraz czas na ciekawostkę. Ulica Poetów i ulica Dionizosa została, jak już dobrze wiecie, rozkopana. Przez co, gdyby nie kwarantanna, uczniowie musieliby iść przez łąkę i las, aby dostać się do szkoły. To wszystko ode mnie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze. Halo, halo? O, chyba straciliśmy połączenie. Mniejsza z tym. Mam nadzieję, że taki odcinek informacyjny, bardziej wy tam widzieliście, jak to wyglądają te zdjęcia wcześniej i teraz, to tam więcej możecie tego zobaczyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś dokładne pytania, co i jak i gdzie wygląda, to możecie pisać w komentarzach i ja postaram się na nie odpowiedzieć jak najszybciej będę mógł, jeżeli będę wiedział oczywiście. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, który się pojawi, mam nadzieję, że w przeciągu najbliższego kolejnego miesiąca, to kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Ale pamiętajcie, ja tam się pojawiam, jak coś faktycznie się zmieni. A aktualnie, jak może zauważyliście, się dużo nie zmieniło przez te dwa miesiące. Nie było mnie tam owszem przez ten okres, ale jak będzie się coś faktycznie dużo więcej zmieniać, to ja tam będę się oczywiście pojawiać. Co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Może w jakimś metrze na Bemowie. Cześć! I pamiętajcie, zostańcie w domu.